Tak jest, większość informacji, które zaprezentowałem w moim poprzednim materiale na temat nowych informacji w kwestii chapteru drugiego Poppy Playtime potwierdziły się i teraz oficjalnie bez beki zwiastun chapteru numer 2 jest już oficjalnie z nami, a my możemy go analizować. Tak jest, trailer, który pojawił się dnia 2202022. Całkiem sporo namieszał, odkrył kilka nowych kart, obalił, wręcz zmiażdżył pewne teorie i dał nam pole do popisu do tworzenia nowych, co do tego, co pojawi się w kolejnym rozdziale tej historii. W dzisiejszym materiale zamierzam przeanalizować cały trailer od samego początku do samego końca, jednocześnie przedstawić wam kilka rzeczy, które mogliście w nim przegapić, a także możliwie rzucić światło na kilka nowych spraw, na których temat w internecie panuje całkiem spory chaos. Także cześć, ja jestem Ondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym powracamy znowu do Poppy Playtime, tym razem oficjalnie do chapteru drugiego, który otrzymał swój zwiastun. Moi drodzy, jeszcze nim zaczniemy ten materiał, zostaw pod nim kciuka w górę, że mógł się gdzieś tam dalej już teraz fajniej pozycjonować, a także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, ponieważ dzięki temu lepiej ogląda się te filmy. Tymczasem bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, bowiem przed wami kompletna analiza trailera Poppy Playtime Chapter 2. Trailer jest otwierany przez bardzo fajną scenę, która pokazuje leżącą na ziemi maskotkę Hagiego, która jest po chwili zabierana przez długaśną, różową rękę w bardzo szykownej, lateksowej rękawiczce. I przede wszystkim wyjdźmy od tego, że absolutnie nie jest to Hagi Wagi, którego dobrze znamy z chapteru numer 1, a patrząc na internecie, wiele osób zinterpretowało to tak, że to faktycznie jest Hagi Wagi. I nie, to absolutnie nie jest ona, ja mam w kieszeni kilka argumentów, za pomocą których zamierzam skontrować tą hipotezę. Przede wszystkim pod koniec chapteru numer 1, kiedy Hagi spada w dół, zostawia po sobie ślady krwi. Obija się wówczas o rury, na których pozostawia czerwony ślad. I oczywiście, biorąc to na logikę, gdyby z takiej wysokości uderzył o ziemię, albo pozostawiłby po sobie olbrzymią ślady krwi, albo dalej by krwawił. I przykładowo w takim momencie leżałby w kompletnej kałuży krwi, a nie od tak na podłodze. Zatem wyjdźmy od tego, że jest to maskotka. Poza tym spójrzcie na wielkość samego Hagiego i wielkość płytek wokół niego. To się nie klei, żeby to był prawdziwy Hagi, absolutnie. Zatem kulturalnie mówiąc, miażdżę tę teorię. Po chwili zostaje zabrany przez wspomnianą wcześniej różową rękę w rękawiczce. Terrible things have happened. Where do I even begin? You are perfect. Too perfect to lose. Poppy informuje nas, że wydarzyły się przeraźliwe, okropne rzeczy. Słowa te można interpretować na wiele sposobów, lecz moim zdaniem odnosi się to do przeszłości firmy Playtime Co., a nie do końca do wydarzeń, których świadkami byliśmy w chapterze numer 1, ponieważ zbyt wiele tam się nie działo, poza tym, że Hagi spadł, a my otworzyliśmy klatkę. Hehe. Oczywiście nie od dziś wiadomo, że Playtime Co. ma wiele za uszami i myślę, że właśnie wielu rzeczy na ich temat jeszcze nie wiemy i być może dowiemy się ich w tym chapterze. Następnie akcja przenosi się do zupełnie nowej lokacji, której nie widzieliśmy poprzednio. Po środku stoi kolejka, zdaje się, że mogła ona być wykorzystywana przez pracowników jako środek transportu dla osób, które przychodziły na przykład na wycieczkę po fabryce czy coś, wiecie o co chodzi, wycieczka z przewodnikiem po całym zakładzie. Ewentualnie była to swoista atrakcja dla dzieci. Co ciekawe, zegar znajdujący się nad pociągiem jest odwrócony, jakby jest w lustrzanym odbiciu, a wskazuje on godzinę 15. Poza tym rzeczą, na którą bardzo warto zwrócić uwagę, są te wszelkie pajęczyny, które są rozsiane po całym pomieszczeniu. Oczywiście na ten moment nie jestem do końca pewien, czy są to faktycznie pajęczyny, czy może są to jakieś kable, jednak... Uwaga, spoiler w odniesieniu do tytułu, głównego antagonisty tego trailera... chaptera. Myślę, że mogą być to pajęczyny właśnie i być może są nawet przez nią utkane, ale o tym później. Następnie Poppy zaczyna opowiadać swoją historię i mówi nam, że jesteśmy perfekcyjni, zbyt perfekcyjni, żeby wygrać, a w tle przemykają nam pewne ujęcia z gry. I faktycznie, o ile to wszystko nie jest prerenderowane, to Mob Games, powiedzmy, że na ten moment dowiozło, bo graficznie gra wygląda dużo lepiej od swojego poprzednika, więc za to olbrzymi props. Chociaż no wiecie, to są z całą pewnością najbardziej ultra wymagania w grze, ale to
kistym. Po chwili bohater odnajduje zieloną łapkę, która umożliwi mu wykonywanie nowych, bardziej zaawansowanych rzeczy, a Namek graczom da parę nowych mechanik, ale o nich trochę później. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że czerwonej łapki w tym momencie bohater nie ma. Zatem myślę, że jest to scena mniej więcej z połowy rozdziału drugiego. Ta jest gdzieś z początku, kiedy być może schodzimy głębiej do fabryki. I przypuszczam, że pomiędzy tymi scenami miejsce będzie miało starcie z jednym z potencjalnych antagonistów tego chapteru, w trakcie którego nasz bohater straci czerwoną łapkę i będzie musiał sobie poszukać zielonej. Czemu nazywam to łapkami? Po prostu grab pack, ale łapki są fajnym określeniem. Skoro mowa o nowych mechanikach, jak widzimy, zyskamy m.in. możliwość podnoszenia się do góry na drugiej łapce. No dobra, będę mówił łapki. Wygląda to całkiem ciekawie i na pewno znacząco ułatwi nam poruszanie się. Zdaje się, że miejsce, na które będziemy mogli wjechać za pomocą niebieskiej łapki, oznaczane będą za pomocą tych żółtych kwadracików. Następnie ponownie mamy żółtoka na główną antagonistkę tego trailera, która właśnie zabiera maskotkę Hagiego ze sobą. Jak widzimy, ma niezwykle długą łapę i pewnie bica też ma niezłego. No albo nie. You're in grave danger. She's watching your every move. A skoro mowa już o nowych mechanikach, przedstawiona zostaje nam kolejna z nich, tym razem związana bezpośrednio z zieloną łapką, której to będziemy mogli używać do... Dobra, przepraszam za określenie, ale do pobierania energii z jednego punktu i dostarczania jej do drugiego w celu otworzenia drzwi, ewentualnie popchnięcia jakiejś dźwigni i otworzenia czegokolwiek. Szczerze powiedziawszy, ta mechanika brzmi i przedstawia się naprawdę ciekawie, więc myślę, że będzie naprawdę spoko zobaczyć to w finalnej produkcji. Tutaj zaprezentowane zostaje nam pomieszczenie, które widzieliśmy wcześniej w tym króciutkim ujęciu i zdaje się, że przygoda z nim będzie wyglądać mniej więcej tak, że w chwili, gdy będziemy się do niego zbliżać, wszystko będzie prezentować się w ten sposób, natomiast kiedy tam wejdziemy, monitory rozbłysną na czerwono i prawdopodobnie będą się tam pojawiać wszelkie sekwencje kolorów, które będziemy musieli potem powtórzyć za pomocą naszych dłoni na tych czterech przyciskach. A jeżeli sfajlujemy bądź jakkolwiek nam się to nie uda, ten przemilutki typo kwiatek, który znajduje się nad nami, pewnie zaskoczy nam na głowę i założy sweter na łeb i spuści bombę na banie. Poza tym jeszcze innego milusińskiego typa kwiatka widzimy w kolejnym ujęciu, tylko za bardzo nie wydaje mi się, żeby on był jakąś bardziej integralną częścią tego chaptera, chociaż milutko będzie się z nim kiedyś zetrzeć. Prawdopodobnie cała ta półka skrywa jeszcze całkiem sporo easter eggów, które stosunkowo ciężko mi jest zauważyć i za bardzo też nie widziałem, żeby kto inny w internecie zauważył cokolwiek tutaj. Jednak z całą pewnością do czynienia mamy tutaj z paczkami Playtime Co., które jak wiemy z chapteru numer 1 były wykorzystywane do przesyłania zabawek dla sierot. So you better be careful. Mommy doesn't like guests. Następnie akcja przedstawia bohatera w miejscu wydającym się być jakimś placem zabaw dla dzieci, który też jest integralną częścią budynku. Widzicie, tutaj są te całe gąbeczki, a także jakaś zjeżdżalnia czy coś koło tego, a także milusiński świniamen, który jest władcą tego pokoju. Kojarzy mi się to trochę z Sunem i Moonem z Security Breach, ponieważ oni także mieli ten taki swój pokój dla dzieci. I tutaj mamy coś podobnego, za pierwszym razem tego nie wyłapałem, ale myślę, że tutaj będzie miała akcja... Co? Będzie miała miejsce kolejna ucieczka, ewentualnie starcie z jakimś innym antagonistą, bo będzie nim właśnie świniamen. I początkowo myślałem, że jest to typo, który po prostu sobie tam siedzi, ale kiedy znacząco spowolnicie nagranie, widzicie, że on się rusza i zdaje się, że biegnie prosto do naszego bohatera i uważam, że jest on dosyć długi. A dlaczego? Bo jego ogon sięga sufitu, więc pewnie szedł sobie jakimś wentem i pewnie nasz bohater też tamtędy szedł, tam się spotkali i zaczęli się gonić aż tutaj. Poza tym nie wiem, czy świniamen to dobre słowo, gość bardziej kojarzy mi się z jakąś stonogą czy coś i patrząc na jego długaśny ogon, myślę, że faktycznie jest to jakiś robak czy coś w tym rodzaju. Myślę, że będzie to całkiem interesująca scena. Tak jak i kolejna rzecz, którą widzimy później, czego też początkowo nie wyłapałem. Otóż tutaj bohater znalazł się w jakimś całkiem ciasnym pomieszczeniu, które w ścianach i suficie ma mnóstwo dziur, przez które do środka wchodzić będą malutkie wersje Hagiego, Łagiego i Kissimissi. Tak jest, mamy to m.in. ich zieloną wersję, żółtą wersję, klasyczną niebieską, pewnie różowa też się tam znajdzie. Albo już tu jest? Faktycznie, jest. Wnioskuję, że naszym zadaniem tutaj będzie dawanie im bomby na łeb i wciskanie ich do środka, bo właśnie to tutaj widzimy.
Kojarzy mi się to z tymi wszystkimi automatami, które głównie występują gdzieś nad morzem, gdzie z dziur wysuwają się głowy takich typków, a ty spuszczasz im bombę na banie takim młotkiem. To jest koks. W międzyczasie słyszymy, że on obserwuje nasz każdy ruch, że powinniśmy być lepiej ostrożni. No, takie pierdopenie, ale kij. Wówczas bohater wpada do jakiejś jaskini, gdzie także po chwili ponownie huśta się za pomocą swojej łapki na jakimś gzymsie. Tak jest, on ponownie jest oznaczony żółtymi kwadracikami i widzimy tutaj kolejną mechanikę, która kojarzy mi się z tymi nowymi Spider-Manami. Mega, giga, koks, ale cały czas pamiętamy Web of Shadows, to była świetna gra. I wtedy słyszymy bardzo dobrze znaną nam frazę, że mama nie lubi gości i wtedy wszystkie moje teorie, na które tworzyłem przez ostatnie kilka miesięcy, idą do kosza. A new playmate. It's been so long. I tak jest, macie kompletną rację, Monduś się pomylił. Kolejny raz. Generalnie w poprzednich filmach napaliłem się, że główną antagonistką będzie Kissimissi w tym chapterze, bo wszystko na to wskazywało, jakby nie patrzeć, totalnie, nawet ten trailer od samego początku na to wskazuje, że różowa łapa tu jest, jak tu się nie nabrać. Zatem tak, Karena początkowo z wielkim entuzjazmem reaguje na pojawienie się naszego bohatera, mówiąc, że to kolejny, nie, że to nowy kolega do zabawy, a następnie dodaje, że czekała na to tak długo. Zatem co może to oznaczać? Stary. Nie wiem. Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to hej, to jest Stella Greybor. Tak, to ta babka, która pojawiła się na taśmie VHS, tej różowej, w chapterze pierwszym. I tak jest, różowy, to jest ona, to jest jej dusza tam jest. No, nie. Nie wiem jak wy, ale ja póki co zostanę przy mojej starej teorii z wyjaśnienia fabuły chapteru numer 1 Toby Playtime. Co do tej postaci nie wiemy kompletnie nic. Z wypowiedzi wnioskuję, że przesiedziała bardzo długo gdzieś w jakichś okopach tej fabryki, gdzieś mega, mega daleko od wyjścia i przez lata albo przez jakiś krótszy, dłuższy czas. Absolutnie nikt z nią nie gadał, a teraz stwierdza, że ma nowego kumpla i chce się z nim pobawić, a tym kumplem będziesz ty. Zatem tak, raczej Kissimissi nie będzie główną antagonistką chapteru numer 2, bo jest z nią ta postać, Mami Longlegs. I tak, to jest prawdziwa Mami Longlegs, bo jej legi są naprawdę long. I to tak naprawdę wszystko, co można o niej stwierdzić, ma taką swoją własną strukturę pająka, co naprawdę nie spodziewałem się tego. Mob nieźle mnie strollował. I tutaj muszę się przyznać, że trochę się myliłem, ale to nie pierwszy, nie ostatni raz. Póki co nie wiem, co mogę myśleć o jej wyglądzie i ogólnie o tym, jak się przedstawia. Generalnie myślę, że z jej łapami to może być ciekawa sprawa i pod względem gameplayu to będzie dosyć fajne, ale no kurde, wygląda tak mega nijako trochę, myślę. Aczkolwiek myślę, że jej olbrzymi entuzjazm prędzej czy później dobiegnie końca i w trakcie gry będzie czymś, czego co niektórzy bardziej będą mogli bać się po nocach. Póki co nie mogę chyba dodać nic więcej na jej temat. Pożyjemy, zobaczymy. Rozdział drugi. Wleć w sieć. A tak na serio, to mamy tutaj podtytuł chapteru drugiego i gdyby go tak przetłumaczyć, żeby te kilka słów miało trochę więcej sensu, to na przykład wpadnięcie w sieć czy coś koło tego i tak, that's all. Słabe to tłumaczenie, przepraszam, ale tak, to wszystko w kwestii trailera do chapteru drugiego, tejże produkcji. Spodziewałem się czegoś lepszego, tak szczerze wam powiem. I to też wcale nie jest tak, że się jakoś zawiodłem na tym, bo wcale tak nie jest. Całkiem fajne rzeczy zostaną tutaj przedstawione i myślę, że zapowiada się ten chapter chyba nawet bardziej obiecująco od tego pierwszego. Ale jednak zabrakło mi jakiegoś efektu wow. Ale generalnie nie jest źle, poczekamy dalej, pożyjemy, zobaczymy jak to dalej będzie. I nie mamy dalej daty wydania, ale coś strzelam w ten marzec. Ewentualnie może się to pojawić w kwietniu, ewentualnie na przełomie kwietnia i maja. To jest takie moje tutaj założenie i co, to już byłoby na tyle w tym materiale. Bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną. Jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu zaje fajna analiza, ziomek, czy coś. Wybaczcie, że na ten film musieliście czekać aż tak długo, czyli praktycznie 2 dni. Stwierdziłem, że jakby moim interesem jest tutaj, żeby podejść do sprawy na chłodno, nie napalać się za bardzo i nie nagrywać całej analizy z poziomu OBS-a w trakcie jakby pierwszego oglądania i mówiąc, o, tu jest to, a tu jest to, a tu jest to, fajnie, a tu jest tamto. Nie chciałem robić czegoś takiego, chciałem bardziej skupić się na analizie
wszystkiego, co tutaj mamy. Ja bym podszedł do wszystkiego na chłodno, zbytnio się nie napalając i myślę, że całkiem to wyszło i ta analiza was usatysfakcjonuje. Jeżeli tak też się stało, to zostaw koniecznie po sobie kciuka w górę pod tym filmem, aby mógł on gdzieś tam dalej fajniej się pozycjonować. Zostaw także suba z dzwonem na kanale, jak jesteś tutaj nowy, ponieważ chciałbym niezmiernie bardzo dobić 150 tysięcy widzów do moich urodzin 19 kwietnia. Dzieli nas do tego trochę mniej niż 2 miesiące. I myślę, że jest jakaś tam szansa, żeby nam się to udało, ale to na spokojnie. Poza tym zapraszam Cię do obejrzenia moich poprzednich materiałów, wyczekiwania też tych następnych i do wpadania na mojego Instagrama, TikToka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie. Generalnie na tego TikToka jeszcze nie wiem, czy będę coś wstawiał, ale raczej tak, jakieś kręcenie beczki. Wiele fejkowych kont na mnie było w tej aplikacji, więc możecie sobie obserwować to moje oficjalne. A na Instagramka też postaram się coś wrzucać od czasu do czasu. Tymczasem moi drodzy, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się do kolejnych materiałów, mówił do Was Mondar. Trzymajcie się, miłego ziomka Wam. Cześć.